Hansi Flick został ogłoszony nowym trenerem FC Barcelony. Czy wypali? Jak będzie wyglądać jego gra w FC Barcelonie? Oraz co będzie mógł osiągnąć? Zobaczymy dzisiaj Futbol na Rzeża, gdzie przesymulujemy 5 sezonów i zobaczymy, jak FC Barcelona zmieni się pod jego wodzą. A jak chcecie zobaczyć analizę, jak Hansi Flick gra w piłkę i jak FC Barcelona może wyglądać, zapraszam do filmu, który zrobiłem parę miesięcy już temu. A jak spodoba Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał po więcej materiałów, ale także mam nadzieję, że dołączysz do Discorda, ale także wpadnij na Twittera, Instagrama, będę Ci naprawdę wdzięczny. Hansi Flick pracuje już w FC Barcelonie i zdecydował się na formację 4-2-3-1, gdzie stylem taktycznym będzie Gegenpress. Czy FC Barcelona przyzwyczai się dosyć szybko do nowych wytycznych trenera? Na początek dosyć niespodzianki, patrząc na nazwiska, które przychodzą do FC Barcelony. Yepes, nieznany defensywny pomocnik z Evertonu. Kolejnym zawodnikiem jest Iker Munoz, także dosyć mało znany dla przeciętnego kibica, zawodnik z Osasuna. Ivan Jaime, to jest zawodnik, który był FC Porto i przyszedł do Dumy Katalonii, także jest dosyć mało znany w świecie futbolu. No i tutaj alias Akoma, który był uznawany za wielki talent, ale nawet Villarreal nie za bardzo się przebił. W La Lidze w połowie sezonu Barcelona zajmuje drugie miejsce, tracąc dokładnie 7 punktów. Ma 38, 4 punkty przewagi nad Atletico i zobaczymy, czy dadzą radę odrobić tą stratę. Champions League zajmują dopiero 20 miejsce, więc tutaj raczej będą baraże. Mam nadzieję, że nie dojdzie do padki Flicka w pierwszym sezonie. No i tutaj już w połowie sezonu Ivan odchodzi z Dumy Katalonii i przechodzi do Al-Jam. Kolejnym zawodnikiem, który odchodzi, jest Sergi Roberto i tutaj jest kwota dosyć fajna, przyjemna, bo to jest 1,7 za zawodnika dosyć doświadczonego, który tam w zespole naprawdę się dobrze odnalazł. W La Lidze Barcelona goniła, ale 4 punkty straty sprawiły, że to Real Madryt będzie się cieszyć z kolejnego mistrzostwa kraju właśnie w Hiszpanii, a FC Barcelona uciekła naprawdę fajnie Atletico. Champions League, FC Barcelona przegrywa w dwumeczu z Real Madryt, gdzie w pierwszym meczu naprawdę dokonała dużej sensacji, bo wygrała z nimi 2-1 po bramkach Roberta Lewandowskiego, Frenkiego de Jonga, a tutaj Rodrigo strzelił dla Realu Madryt, ale już tutaj na Santiago Bernabeu to Real Madryt okazał się lepszy i wygrał 3-1. Copa del Rey, znowu niestety Barcelona trafiła na Real Madryt i przegrała 4-1 i tutaj Camavinga, Rodrigo, Jude, Brahim Diaz, a tutaj dla Barcelony Rafinha strzelił tylko taką honorową bramkę. Super Copa de España i w finale zmierzył się Real Madryt z Dumą Katalonii, czyli z FC Barceloną i to Duma Katalonii przegrała 2-1 po bramkach Viniciusa i Chouamaniego, a tutaj Barcelona miała ten jeden moment, gdzie nawet prowadziło już w trzeciej minucie i to Gundogan zapisał się na liście strzelców. Najlepszym strzelcem w tym sezonie był Robert Lewandowski. 24 bramki i 5 asyst, naprawdę świetny sezon. Także Pedri, 15 bramek, 17 asyst, naprawdę genialnie to wygląda. Hansi Flick delikatnie zmienił metody szkoleniowe, troszkę zmienił tą koncepcję, którą chciał wprowadzać na samym początku. I tutaj bardziej znane nazwisko przychodzi do Dumy Katalonii, ponieważ to jest Nicolas González, zawodnik z Argentyny, który ma 27 lat i naprawdę świetne statystyki. Kolejnym zawodnikiem, który przychodzi, jest Nasraoui. To jest bardzo ciekawy prawoobrońca, który jest bardzo pracowity, ma świetną współpracę i na pewno przyda się Dumie Katalonii. A tu piłkarz, który odchodzi, czyli Robert Lewandowski. Wielkie zaskoczenie dla mnie, zawodnik, który miał świetny sezon, a tutaj oddany za kwotę 25 milionów. Lenglet, to już nie jest niespodzianka, że on odchodzi, ale kierunek bardzo ciekawy, bo to jest Fiorentina. Araujo z Meksyku odchodzi z Dumy Katalonii do Al-Hazem i tutaj kwota 4,6 miliona. W La Lidze FC Barcelona na razie prowadzi w połowie sezonu, ma 43 punkty, punkt straty ma Real Madryt. W Champions League idzie im bardzo podobnie jak w poprzednim sezonie z tego powodu, że zajmują 21 miejsce. Eric Garcia odchodzi do Interu, na razie na wypożyczenie, ale już widzimy, że on raczej przejdzie po tym właśnie wypożyczeniu. Iker Munoz, czyli kolejny zawodnik, który dosyć niespodziewanie znalazł się w barwach Barcelony, a teraz odchodzi do Aston Villa. Niestety nie udało się utrzymać prowadzenia, a nawet Real Madryt odskoczył i to bardzo wyraźnie od FC Barcelony i to Real Madryt po raz trzeci zdobywa koronę mistrzowską w La Lidze. Champions League dotarli do ćwierćfinału i tutaj przegrali z Liverpoolem po rzutach karnych. 2-1 w pierwszym meczu, Rafinha i Fati z rzutu karnego, w drugim meczu Jamal w 108 minucie dał tą nadzieję, ale niestety nie udało się po rzutach karnych awansować dalej. Copa del Rey i tutaj w czwartej rundzie już przegrywa FC Barcelona, przegrywająca z Osasuną, która grała na zapleczu ligi. Super Copa de España i także tutaj Real Sociedad wyeliminował FC Barcelona, pokonując ją 1-0. A najlepszym strzelcem tego sezonu był Pedri, który miał 21 bramek, 12 asyst, fenomenal. João Félix po 3 sezonach przychodzi ponownie do FC Barcelony i znowu na wypożyczenie z Atletico. Zobaczymy, czy tym razem Duma Katalonii będzie chciał go zostawić. Ferran Torres odchodzi z FC Barcelony do Sevilla na roczne wypożyczenie i czy Sevilla będzie chciała go wykupić? W La Lidze, jak to w La Lidze, Real Madryt na pierwszym miejscu, na drugim miejscu Barcelona,
reszta stawki się już nie liczy, a te dwie drużyny będą do ostatniej kolejki walczyć o mistrzostwo. Champions League idzie im zdecydowanie lepiej niż w poprzednich sezonach, bo tu jest 6 miejsce, 12 punktów i raczej będą w tej grupie mistrzowskiej. Samuel Ricci przychodzi do FC Barcelony jako zawodnik wypożyczony. Na razie gra dosyć przeciętnie, patrząc na średnią ocenę, ale często wchodzi z ławki rezerwowej. Tobias przychodzi do FC Barcelony i to jest wychowanek International, ale grał w Castilla, więc tak troszkę dziwnie, że przychodzi do FC Barcelony, ale tutaj nawet gra, bo 12 występów ma. W La Lidze to Real Madrid okazuje się najlepszy, ma 94 punkty, FC Barcelona 88 i po raz czwarty z rzędu to Real Madrid okazuje się najlepszy w tej lidze. Champions League zagrali w półfinale, ale przegrali niestety z Interem 4-3 w dwóch meczu. W pierwszym meczu 3-1 i tu Lautaro Martinez, Pepe fenomenalnie wykończy FC Barcelona, a w drugim meczu Ansu Fati robił co mógł, ale Zaniolo w 48 minucie praktycznie zakończył to spotkanie. Copa del Rey wygrywa FC Barcelona z Real Madrid 2-1 i to jest pierwsze trofeum Flicka, więc dosyć powoli to się rozkręca. Jamal dwie bramki, więc bardzo dobrze. A tutaj super Copa de España i wracamy do tego momentu, gdzie Barcelona nawet nie gra w finale, bo przegrywa po rzutach karnych 2-2. No a w karnych było 4-2. Najlepszym strzelcem był Ansu Fati, który miał 20 bramek. Gavi zagrał fenomenalnie, 19 bramek, 10 asyst Pedri, 15-15. Świetne liczby robią środkowi pomocnicy, troszkę napastnicy zawodzą. Hansi Flick postanowił, że trzeba coś wykombinować nowego, dlatego ustawił formację 4-4-2 na ten sezon. A tutaj Benacer przychodzi jako zawodnik wypożyczony z Milanu, zawodnik, który ma świetne atrybuty odbioru piłki, podania, przejęcia piłki i determinacji. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać i jak będzie grać w tym zespole. Mazarui odszedł z FC Barcelony, na razie na wypożyczenie do Newcastle, ale próbuje innych kierunków najwidoczniej. Fermin odchodzi, szkoda, bo to jest młody, utalentowany piłkarz, ale nie mógł się przebić u Flicka i tutaj przychodzi do Brighton. A w La Lidze to Atletico Madryt jest najlepszy, ma 43 punkty, Real Madrid 43, no i FC Barcelona 38 punktów, jeszcze tutaj Real Sociedad 37, ale przypuszczam, że będzie walka o mistrzostwo pomiędzy tymi trzema najlepszymi zespołami. Champions League też w sumie nie najlepiej radzą, bo tu jest 14 miejsca aktualnie, 10 punktów. Marca Claramunt odchodzi z FC Barcelony, młody, utalentowany piłkarz. Alex Vale także odchodzi z Rennes, bardzo ciekawy transfer tego lewego obrońcy. A w La Lidze to Real Madrid po raz piąty zdobywa koronę mistrzowską w La Lidze. Barcelona niestety o 3 punkty przegrała mistrzostwo. W Champions League to Real Madrid ich wyeliminował po rzutach karnych w pierwszym meczu 3-1. Lamal dwie bramki i Ferran Torres, no a tutaj Jude dla Real Madrid, ale w drugim meczu to Endrick, Alvaro Rodriguez strzeli bramki decydujące właśnie dla Realu Madryt. Copa del Rey i po raz drugi Flick sięga po to trofeum, wygrywając tym razem z Sevillą 3-0, naprawdę dobrze to wyglądało. Super Copa de España, kolejne trofeum na miejscu Flicka, właśnie może dodać sobie do swojej gabloty z tego powodu, że wygrywa z Realu Madryt 3-1. Pedri, Frenkie de Jong i Jamal strzeli bramki decydujące, a najlepszym strzelcem był właśnie Jamal, 28 bramek, 6 asyst, João Félix 19 bramek, 7 asyst, Pedri 15-12 i Gavi 11-14, świetne liczby tych zawodników. Flickowi się spodobała ta taktyka z tego powodu, że cały czas trzyma 4-4-2 i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Lucas Roman odchodzi z FC Barcelony do Troje, zobaczymy, czy tam się odnajdzie. Rafinha odchodzi do Benfiki, kolejny zawodnik wypożyczony, ale tu prawdopodobnie kończy mu się kontrakt, więc raczej nie przedłużą go. Sergi Dominguez odchodzi z FC Barcelony, także na wypożyczenie, 23-latek. A tutaj w La Lidze Barcelona o krok za Real Madrid, bo są tylko 3 punkty przewagi. Champions League radzą sobie dosyć przeciętnie, 16 miejsce, 10 punktów, no to dosyć przeciętnie. Kasper Tobiasz przychodzi do FC Barcelony, utalentowany bramkarz, który na pewno tutaj będzie próbował przebić się do pierwszej jedenastki. Kolejnym zawodnikiem, który przychodzi, jest Iker Villar, naprawdę ciekawe statystyki, 10 spotkań, 2 bramki, nie najgorzej. Chadi Riyad odchodzi z FC Barcelony do Rennes, dosyć duża współpraca jest pomiędzy Rennes, nie zauważyliście? Mazarui odchodzi, Newcastle go nie chciał, więc poszedł do troszkę łatwiejszych krajów, żeby zarobić sobie pieniądze, a przede wszystkim pograć sobie w piłkę. Nie, niestety, Real Madrid znowu wygrał mistrzostwo, 100 punktów, Barcelona 99, walczyli, próbowali, nie dali rady niestety. Champions League odpadają w ćwierćfinale, przegrywając z Interem 3-2 w dwóch meczu. W pierwszym meczu 2-1, w drugim meczu 1-1 i tutaj Victor Roque uratował ten wynik. Copa del Rey, Barcelona przegrywa z Real Madrid 1-0 po bramce Juda. Super Copa de España i tutaj FC Barcelona wygrywa 2-0 z Real Madrid po bramkach Fatiego i Ferrana Torresa. A najlepszym strzelcem był Ansu Fati, który miał 31 bramek, 7 asyst. Victor Roque 28 bramek, 3 asysty, a tutaj zobaczcie na środek pola, ile on miał asyst w tych wszystkich sezonach, ale także tutaj.